Bardzo mi się podoba ten pomysł, fajnie. Można troszeczkę odejść myślami od swoich codziennych problemów, tak, i choroby dziecka. Także no, wydaje mi się, że fajnie, można się zrelaksować przynajmniej przy tym. Troszkę. Z okazji Dnia Mamy postanowiliśmy zorganizować w naszym szpitalu również to święto, bo zawsze pamiętamy o naszych pacjentach, a w tym dniu postanowiliśmy zatroszczyć się również o mamę naszych najmłodszych pacjentów i w związku z tym taka akcja. Ta akcja się odbywa na dwóch oddziałach pediatrycznych, na oddziale pediatrii i na oddziale chirurgii dziecięcej. Na czym polega? Bo za nami wrze, jak to się mówi. Oczywiście tutaj mamy panie z Wydziału Kosmetologii, które robią zgodnie z życzeniami mam, makijaże, jakieś pielęgnacje dłoni, wszystkie zabiegi takie drobne kosmetyczne, które sobie mamy zażyczą. Uczestniczy przeszło 10 studentów, czyli jedna cała grupa ćwiczeniowa, grupa trzecia. Zostaliśmy zaproszeni do, można powiedzieć, powrotu do cyklicznych spotkań na oddziałach szpitalnych, ze względu na to, że nasz wydział, czyli Wydział Nauk o Zdrowiu, cyklicznie uczestniczył w wszelkiego rodzaju akcjach na oddziałach szpitalnych. Czy to tutaj w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym, czy to w Szpitalu Ginekologicznym. Nasi studenci z różnych kierunków promowali zdrowie i wspierali akcje inicjatywy. Jeżeli chodzi o dzisiejszą, można powiedzieć, akcję, staraliśmy się, żeby mamy mogły odreagować, ponieważ jest to w dniu dzisiejszym ich święto, gdzie tak naprawdę chcemy, żeby odreagowały od tej codzienności, od tych obowiązków na oddziałach szpitalnych, gdzie opiekują się swoimi pociechami. No jest ciężko, on też jest dzieckiem małym, które no nie rozumie tak do końca pewnych rzeczy, co musi, czego nie musi, no i jest trudno, tak, tutaj z nim jakoś to... No ale jakoś dajemy radę i dużo cierpliwości przede wszystkim, no i wytrwałości. No cukrzyca, niestety takie ma cukry wysokie i no niestety musimy to jakoś unormować, choć no on jest małym dzieckiem i tu jest ciężko to zrobić. No i też z tego powodu jesteśmy, tak, żeby je jakoś unormować. Jak wygląda taka doba tutaj mamy z dzieckiem w szpitalu? Pobudka rano, wiadomo, bo to trzeba zmierzyć cukry w ogóle. No to nie ukrywam, że w nocy też to trzeba zrobić. Dwa razy w nocy też trzeba wstać, panie przychodzą, budzą, żeby zmierzyć dziecku cukier. Później rano tak samo trzeba wstać, wiadomo, to będzie obchód. Wszystko trzeba dziecko ogarnąć, umyć też, przygotować do tego, żeby no, jakoś to do obchodu było dobrze. No i co? Czekamy na pana doktora. No i później trzeba jakoś czas nam umilić, więc albo się czymś tam bawimy. No i wiadomo, pilnujemy też tych cukrów. W międzyczasie jest tam śniadanko, pilnujemy po śniadanku tych cukrów. No ale no dajemy radę. No i tak cały dzień, tak? No 5 posiłków dziennie. Takich dobrych, żeby było. No i co? No trzeba pilnować go, żeby no, troszeczkę się poruszał. No i słuchać pana doktora. Na czym zatem te zabiegi będą polegały? Bardziej postawiliśmy na szybkie zabiegi, a efektywne zabiegi, czyli zabieg pielęgnacyjny na dłonie, połączony z masażem, który da nam elementy, można powiedzieć, relaksu, bo wiadomo, że masaż, który nie jest masażem mocnym fizjoterapeutycznym, będzie bardziej relaksacyjny. Wykończony będzie również maską pielęgnacyjną, która pozwoli skondycjonować nam skórę, czyli panie zaobserwują na pewno różnicę w odczynie swojej skóry, będzie bardziej delikatna, bardziej promienna, poprawi się również koloryt i nawilżenie. I jako drugi zabieg postawiliśmy na makijaż dzienny. Bardziej korekcyjny, bardziej rozświetlający, tak żeby mama pomimo tych ciężkich, nieprzespanych nocy wyglądała bardzo dobrze.